Cześć. A więc wylądowaliśmy w Kudowie Zdrój, w pensjonacie. Gościnek się przypomnisz mi jakim? Parkowym. Zapłaciliśmy 50 zł za dobę, właśnie za to, co oglądacie, od osoby. Jest elegancko. Wszystko jest eleganckie. Na dole też jest pięknie. Nie chcę tam już latać z kamerą, ale jest też elegancko. I teraz idziemy na kawę. A jutro będziemy szli na Skalniak Wielki, to jest? Strzeliniec. Wielki, Strzeliniec. Na Strzeliniec Wielki. Jutro będziemy wchodzili, jeżeli się uda, jeżeli pogoda, wszystko się uda. Byliśmy na kaplicy Czaszek. Chcieliśmy wejść, ale jest niestety zamknięte. Jesteśmy na mieście i powoli idziemy do Żabki, potem będziemy jechali taksówką i będziemy wchodzić na Strzeliniec Wielki. Idziemy do Karłowa i tam będziemy wchodzić na Strzeliniec Wielki. Jesteśmy przed wejściem na Strzeliniec. Idziemy. Idziemy. A więc idziemy sobie. Tutaj wszędzie na razie są schody, ale te schody są całkiem strome, powiem wam, zobaczcie. Thank you.
No i dotarliśmy na schronisko. Zmachałem się. Tak to wygląda. O. Słuchajcie, tu się przejdę w koło trochę. O, widoku nie będzie żadnego dzisiaj, słuchajcie. Mgła. Oto nasz widok na dzisiaj. Nie zachwycaj się, bo dużo tutaj. Ale widok. No, jesteśmy w schronisku. Okres pandemii. Możesz tylko coś kupić i wyjść na zewnątrz. Szkoda, szkoda. Słuchajcie, schodzimy. Dotarliśmy tylko do schroniska. Pogoda się naprawdę tak zepsuła, że jest masakranie. Już nie idziemy na ten szczeliniec do góry. Tak nic nie zobaczymy po prostu i tak już jest taka mgła, że jest koniec. Schodzimy na dół. W ogóle trasa bardzo fajna i było fajnie. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Jesteśmy już w pensjonacie. Jeżeli oglądacie to, co oglądacie, to znaczy się, że za chwilę zobaczycie, jak wchodzimy do Kaplicy Czaszek. Ma być jutro otwarte podobno. Zaraz się to okaże. Słuchajcie, więc z kaplicą w czasie jest tak, że ja nagrałem film, ale tak naprawdę nie można było nagrywać. Przed całą kaplicą, co zdarzyło mi się, kamerę mam przeszło 2 lata. Pierwszy raz w ogóle spadła mi na ziemię ta kamera i postanowiłem nie zadzierać z czernymi mocami i nie dam tego filmiku. Potajemnie nagrałem, z czego w sumie jestem zadowolony teraz, ale dam, zobaczycie zaraz zdjęcia z tej kaplicy, z internetu, które są udostępnione, więc myślę, że to będzie ok. Dziękuję bardzo.